Bronwyn, podłączyłem światełka do jednego gniazdka. Dobra, halibuta odkładamy na bok. Co mówisz? Wybacz, próbuję przeliczyć te dorsze. Spokojnie, na pewno mam w samochodzie bezpiecznik. Tylko błagam cię, nie zapalajcie lampek. Mówię wam, mamy takie światełka, normalnie niesamowite. Tak, a my mamy jeszcze lepsze, wiesz? Takie niesamowicie niesamowite. To może się przekonajmy, to co? Robimy tak, każdy zapala swoje. I wiesz, co ci jeszcze powiem? Weź lepiej okulary słoneczne, nie żartuję, żeby cię nie oślepiło. Jedziemy. Wiesz? Ach. 37, 38, 39. Trzeba wezwać strażaka sama! Mamo! Mike! Mike! A niech to dzwoni po strażaka sama! Kapitanie, udało mi się! Radar już potrafi wręczać nagrodę! Mamy pożar w sklepie Udylis. Niech to. I w rybokawiarni też mamy pożar? Uwaga, przygotować się, mamy dwa pożary. Udylis i u Brownwyn. Sam, ty i Elvis zajmiecie się sklepem. Penny i ja pojedziemy do rybokawiarni. Tak jest. Wygląda to na pożar instalacji. Pierwsza sprawa, trzeba odciąć prąd, jasne? Kapitanie, wyłączam prąd. Kto wie, może wcale nie jestem taką genialną opiekunką, jak myślałam. Dawid! W porządku, tylko nie krzycz. To ty się schowaj, a ja cię będę szukać. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Szukam! Uwaga, szukam! Lili, gdzie schowałaś klucze? No nie, następna. Ja naprawdę nie rozumiem, co w tym takiego smutnego. Nie, to wcale nie przez film. Chyba czuję dym. Pali się! Dziewczyny, posłuchajcie mnie. Ogień blokuje dostęp do tylnych drzwi, więc powoli i po kolei wyjdziemy przez główne. Zamknięte! Helen, nie ma kluczy! I okna też pozamykane. Nie możemy się wydostać. Tylko bez paniki. Wszyscy kładą się na podłodze twarzą do ziemi, żeby nie wdychać za dużo dymu. Dzwonię po strażaka sama. O, tak czuję, że tym razem się uda. Gotowi? Cel. Uwaga, alarm! Że co, pożar u Fladów? Panie nie mogą wydostać się z domu? Pożar w domu Fladów. Panie nie mogą się wydostać z domu. Elvis, jedziemy. Czyli co, chyba wygraliśmy? Chwila, moment! To mój dom się pali! I to znowu!
Mike, odsuń się! Nie możemy otworzyć! Klucze, nie mamy kluczy! Mike, masz przy sobie klucze? Co? Penny, przygotujcie się, zaraz otwieram! Elvis gotowy? Najpierw dzieci, dzieci przodem! Nie podnoście się za bardzo, łapcie sama za rękę, przeprowadzi was przez dym. Lili, ty pierwsza, Mandy, ty potem. Chodź, Lili, daj mi rękę, pomogę ci. Ależ jest pięknie. Rety, to chyba najlepsze fajerwerki na świecie. Co teraz będzie, dziadku? A co powiecie na rzymskie ognie? Tak! Dziadku, a ustawiłeś je wystarczająco daleko od siebie? Oczywiście. A czekaj, powiedz, podpalasz je specjalną zapałką? Oczywiście, James, proszę cię, mogę zaczynać? Tak, już możesz. I to się dopiero nazywa pokaz. Czekaj, czekaj, przed nami jeszcze wielki finał. Wirująca Kaśka, drodzy państwo. Reto, ale super, uwielbiam wirującą Kaśkę. Dziadku! Co się stało? Jesteś pewien, że mocno przytwierdziłeś Kaśkę? Na pewno nie spadnie. Ale nie za mocno, bo ona ma wirować. Spokojnie, dziecko, ja wiem, co robię. A, dziadku! Ona wcale nie wiruje! Co? O nie! Dziadku, zaraz ci się wszystko spali! A niech to! Och, trzeba zadzwonić po strażaka sama! Oj, nie, dobrze. Przecież w środku jest Bessie. Co takiego? Pożar w starym garażu na kolei? Pożar w starym garażu na kolei! Bardzo niedobrze. Bessie! Jadę z wami! No nie. I co, Anie, mówiłam? Byłem pewien, że wszystko sprawdziłem. To przez wirującą Kaśkę. Tu jest napisane, że nie wolno jej tak mocno przyczepiać. Punkt 7, paragraf 2. O, Sam, dodaj trochę gazu. Uwaga, uwaga, nie podchodzić. Wszyscy się cofnąć. Moja Bessie. Jestem gotowy! Włączaj! Ura! Nie ma pożaru! Co z Bessie? Wyjdzie z tego cała? Nie chcę nic mówić, ale chyba nasz dziki traper jednak utknął. Nie przejmuj się, Mus, idę po ciebie. Tom, ale poczekaj, bo ty też możesz. Mus, mam cię. Trzymam. A nie, przepraszam, to tylko korzeń. Moi pięknie. Ja też utknąłem. Dobra, koniec zabawy. Myślę, że pora wezwać strażaka sama. A wy nigdzie się nie ruszajcie. Tom i Mus utknęli w lisiej norze? O, zajmę się tym, kapitanie. I uwaga, natychmiast jedźcie Jupiterem do lasu. Sam wziął Merkurego, będzie tam na was czekał. Słyszałeś, Kringlington? Jest alarm, trzeba działać. Tak zwana sytuacja awaryjna. Czyli możesz nieco przyspieszyć, ale płynnie, bardzo płynnie. O nie! Nie! No cóż, połowę się chyba dało uratować, jak sądzę. A niech to! Oj, przepraszam bardzo. Tutaj są w norze! Tom, Mus, nic się nie bójcie! Dajcie nam chwilę, zaraz was wyciągniemy!
Dobra, dzięki Sam. Boję się trochę, że może nas tu zasypać. O nie! Trzeba poszerzyć wejście, inaczej ich nie wyciągniemy. Proszę, przyniosłem łopatę. Ha, bardzo ci dziękuję. To może zacznijmy kopać, nie ma czasu. Nie! Kapitanie, w tym wypadku musimy działać powoli i bardzo ostrożnie. Ty wiesz, Kridlington? Zdecydowanie masz rację. Tak, uważajmy, żeby ziemia się nie osunęła. Wy poszerzajcie od góry, ja będę pracował z boku. Myślę, że możemy jeszcze dodatkowo zabezpieczyć norę lewarkiem. Jak się okazuje, właściwie wszystko można robić bardzo powoli i ostrożnie. O, ty wiesz, to znacznie większy wstyd niż kiedy utknęliśmy na drzewie. Cześć, Sam. Mogę dostać jedną kiełbaskę? Jasne, że dostaniesz, ale uwaga, uwaga, jeszcze gorąca. Narmek! Co? A jasne, chcesz gryza? O, proszę bardzo, proszę. Trzymaj smacznego, maluszko. Jest pożar ogromny, tu. Tu, lecz nasz dzielny Elvis mknie przed siebie. Idealne miejsce na wielki zamek. Robią się jakieś duże fale. Wracam, bo jeszcze się zaraz okaże, że cała plaża będzie pod wodą. Norman, jest tam gdzieś Lili? Nie, a co? O nie, zgubiła się! A mamy gwałtowny przypływ. Trzeba ją znaleźć i to szybko. Hej, Sam! Powiadom Elvisa! Sytuacja jest naprawdę kryzysowa! Oho. I pędzi Elvis na ratunek. I pędzi Elvis na ratunek. O, radar! No wiesz co, właśnie kończyłem nagrywać tę piosenkę i... coś się chyba musiało stać. No to dobry piesek! Już do ciebie idę! Mała Lili zgubiła się na plaży, a zbliża się przypływ. Chodź, radar, musimy jechać. Szybko, szybko, radar. Lili! 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 Dobrze, że jesteś, Kridlington. Szybko pomóż im szukać. Lili, gdzie jesteś? Chodź, zbudujemy sobie ten wielki zamek! Lili! Niech się pani nie martwi, znajdziemy ją. Sam? Wydaje mi się, że radar coś słyszy. Może masz rację. Halo, proszę o ciszę, proszę o ciszę. Radar chyba coś słyszy, dajmy mu szansę. To radar usłyszał płacz. Brawo, dobry piesek. Rzeczywiście dość gwałtowny ten przypływ. Niebawem biedne maleństwo nie będzie miało na czym stać. Musimy działać bardzo szybko. Już się robi, kapitanie. Lili, nie bój się, idę po ciebie. Sam, tylko ostrożnie. Prądy bywają naprawdę silne. Oj, czuję, czuję, panie kapitanie. O! Trzymajcie go. Już dobrze, maluchu. No chodź na rączki. Mam ją! Wyciągać! No już, Lampion, weź się podgrzej! Mój się zaczyna unosić! To dobrze, ale nie puszczaj, dopiero na mój znak. Uwaga, liczę do trzech. Jeden, stać, dwa... Stać, nie puszczać! Luz! Dostałem właśnie wiadomość od Sama. Mówi, że zmienił się kierunek wiatru. Rzeczywiście, to prawda. Ale mamy szczęście, jeszcze byśmy spalili pół lasu. No trudno, kochani, zdmuchujemy świeczki. Co? Ale mój jest gotowy, tak strasznie chce lecieć i tyle na to czekałem! Ojejku! Normanie Price! Ale ja nic nie zrobiłem, sam odleciał, ja wcale... Rety, jakie to piękne! Nie, Normanie, wcale nie piękne, niebezpieczne. Patrz, wiatr porwał go prosto do... Sosnowego lasu! To ja lecę wezwać strażaka Sama.
Mamy pożar w lesie? W górach u Musa? Sam pali się w górach, niedaleko Musa. Będzie nam potrzebny Tom z helikopterem i myślę, że wykorzystamy Bessie. Strasznie szybko się rozprzestrzenia! Spokojnie, rób co możesz, jesteśmy w drodze! Trzeba to jak najszybciej opanować! Ogień kieruje się w stronę dzieci! Szykuj się tam, Elvis! Za chwilę będzie nam potrzebna masa piany! Tak jest, Elvis gotowy! Penny, już możesz włączać! Hej, ta piana rzeczywiście nieźle zatrzymuje ogień! Sam, miałeś rację! Prawda? Fajny wynalazek! Elvis uwielbia pianę. Dzięki nam Tom ugasi resztki pożaru z helikoptera. Dobra robota, kochani! Coś się komuś stało? Nie, na szczęście wszystko w porządku. Jesteś z siebie dumny, kolego Price? Gdybyś czasem choć trochę słuchał, nie byłoby żadnego pożaru. To już się więcej nie powtórzy. Sam bardzo was przepraszam. Myślę, że przydałoby się nieco bezpieczniejsze miejsce do puszczania lampionów. Dobrze myślę? A gdzie na przykład? Ja mogę namalować nowy, 100 razy ładniejszy. Nie ma mowy. Za karę, kochany, to teraz będziesz sobie tylko patrzył.